Piesi narzekają, że jest gorzej, kierowcy też nie są zadowoleni i im wtórują. Tak dziś reagują mieszkańcy osiedla Kopernika w Gliwicach na zmiany w organizacji ruchu, które wprowadzono tutaj kilkanaście dni temu. Do niedawna funkcjonowała tam strefa zamieszkania. Aktualnie jest ograniczenie prędkości dla kierowców do 30 km na godzinę. Miało to poprawić komunikację na osiedlu, bo mieszkańcy skarżyli się, że nie mają gdzie parkować. Efekt: każdy, kto porusza się pomiędzy blokami, musi mieć oczy dookoła głowy. Osiedle Kopernika to jedno z największych w Gliwicach. Do niedawna, można by rzec, rządzili tutaj piesi, bowiem obowiązywała strefa zamieszkania. Od kilkunastu dni pierwsze słowo mają kierowcy, a to za sprawą zmian w organizacji ruchu, którą wprowadził Zarząd Dróg Miejskich. Przede wszystkim wzięło się to z tego, aby wyjść naprzeciw mieszkańcom samochodów. W każdej z naszych rodzin przybywa właściwie z każdym dniem. Coraz większy problem, żeby w tym osiedlu zaparkować. Poszliśmy więc na rękę kierowcom, którzy stawiają auta byle gdzie, a potem są karani przez straż czy policję mandatami. Wprowadziliśmy więc niewielką zmianę, tłumaczą w Zarządzie Dróg Miejskich. Ale pozwalającą na to, aby ci kierowcy nieco swobodniej mogli te miejsca pozostawiać. Strefa zamieszkania, która obowiązywała dotychczas w osiedlu Mikołaja Kopernika, powodowała, że kierowcy mogli parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Wprowadzając ograniczenie prędkości do 30 km, ta swoboda dla kierowców jest większa, natomiast na baczności muszą się mieć teraz piesi. Czy po prostu mieszkańcy nie mogą już jak święte krowy paradować po ulicach? No nie mogą poruszać się już tam w takich miejscach, gdzie chcą. Muszą pamiętać, że nie są jedynymi uczestnikami ruchu. Natomiast tak jak mówię, te miejsca mają zapewnione w postaci chodników czy przejść dla pieszych. Jak podkreśla rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich, dzięki tej zmianie przybędzie miejsc do parkowania. Czy to jednak poprawiło bezpieczeństwo na całym osiedlu? To wiedzą najlepiej sami mieszkańcy. Nie, bardzo nie na korzyść, bardzo. Mhm. A czy poprawę przynajmniej w parkingach widzicie, że łatwiej zaparkować dzięki temu? Nie. Syn jeździ nieraz pół godziny, żeby znaleźć gdziekolwiek miejsce do parkowania. Nie ma żadnej różnicy. Dla kierowców pewnie dobre, a dla pieszych? Dla pieszych nie, no ale ja też jestem kierowcą, więc ja to rozumiem. Oczy trzeba mieć dookoła głowy? Oczywiście, no gorzej z dziećmi, prawda? Trzeba będzie uważać. No to są zdania podzielone, także ludzie tutaj mają swoje różne opinie i trudno powiedzieć, czy to zda egzamin, czy nie zda egzaminu. Życie pokaże, także zobaczymy, ile to powie. Pana okiem, troszkę to już funkcjonuje, 2-3 tygodnie i co, lepiej jest? No jest lepiej, według mnie jest lepiej. Jak to widać, po czym to widać? Ja też jeżdżę samochodem, także no trzeba uważać. Jest pieszych dużo tutaj się dzieje na osiedlu i trzeba po prostu bardzo uważać. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że odpowiednie służby będą kontrolować sytuację na osiedlu. Nagonki jednak nie będzie, uspokaja ZDM i dodaje, że to Straż Miejska zasugerowała, by wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na tym osiedlu. Podobne wprowadzono w rejonie ulic Prozy, Poezji Ossolińskich i Satyryków.